Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Opiekun medyczny wykonuje zawód zaufania publicznego. Pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego. Zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych. Do zadań opiekuna medycznego należą rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biopsycho-społecznych. Asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów, podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną. Aby u chorego nie pojawiło się uczucie skrępowania, konieczna jest dobra komunikacja pomiędzy nim a opiekunem, która umożliwi poznanie potrzeb i emocji chorego. Podopieczny oczekuje od opiekuna medycznego dobrej komunikacji, zrozumienia, wsparcia i pomocy. Dobra komunikacja między osobą niesamodzielną a jej opiekunem opiera się na równości sił i wzajemnym zrozumieniu. Warto pamiętać, że życzliwość i wyrozumiałość wobec drugiej osoby to postawy, które są wypracowywane przez lata pracy z osobą starszą i chorą. Zadbaj o warunki dobrej komunikacji. Rozmawiaj twarzą w twarz. Daj się wypowiedzieć, wysłuchaj i staraj się zrozumieć. Proponuj, nie narzucaj, powstrzymaj się od pouczania, pozwól decydować, pomagaj w pielęgnacji, uszanuj granice intymności i wstydu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.